Do północy z czwartku na piątek wszyscy nieuprawnieni musieli opuścić 3-kilometrowy pas terenu biegnący wzdłuż polsko-białoruskiej granicy, przecinający niektóre miejscowości naszego regionu. Chodzi o wsie Dolinczany, Lipszczany, Rygałówkę, Rakowicze, Siłko, Lichosielce, Kopczany, Bartniki, Stare Leśne Bohatery, Nowe Leśne Bohatery, Wołkusz i Lubinowo położone w gminie Lipsk. Kolejne miejscowości to Gruszki, Rudawka i Rygol, należące do gminy Płaska. W Powiecie Sejneńskim, w gminie Giby, stanem wyjątkowym objęto się Muły i Dworczysko. Na ich obszarze wprowadzono również szereg ograniczeń. Zawieszono prawo organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych, nałożono obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. Osoby, które nie posiadają dowodu osobistego, np. uczniowie, muszą mieć ze sobą legitymację szkolną. Każdy, kto przebywa w miejscu publicznym wyznaczonego obszaru, musi liczyć się z koniecznością wylegitymowania. Na terenie objętym stanem wyjątkowym obowiązuje również zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania określonych miejsc, obiektów, obszarów granicznych oraz osób je strzegących. Wprowadzono z nielicznymi wyjątkami zakaz noszenia broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych. Ograniczono również, także dla dziennikarzy, dostęp do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na tym terenie. Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące ogłoszonego stanu wyjątkowego można znaleźć w obwieszczeniu wojewody podlaskiego opublikowanym w internecie, na stronie, której adres widać na dole ekranu. Stan wyjątkowy, wprowadzony rozporządzeniem prezydenta RP w dniu 2 września, ma trwać 30 dni. W poniedziałek 6 września nad przekazanym do Sejmu rozporządzeniem pochylić mają się posłowie. Zgodnie z przepisem artykułu 231 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Sejm może uchylić rozporządzenie prezydenta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.